Witam. Wreszcie znalazłeś dla mnie troszkę czasu, A bez przesady, nie jestem jakoś specjalnie zajęty, przecież wiesz. No ale jakoś na fejsie nie odpisywałeś. A 3 razy cię pisałem. Raz faktycznie wyświetlono, ale generalnie 0 odzewu. No to przypadkowo. Przypadkowo mi nie odpisałeś? Przypadkowo wyświetlono. Ja wchodzę na fejsa raz na miesiąc ewentualnie, żeby coś sprawdzić, więc wiesz. No właśnie. I o tym chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać. O tym, że nie wchodzę na Facebooka? Nie. O tym, że generalnie nie istniejesz. Nie rozumiem. O czym to my? Facebook. A tak. Ile już mamy lat go? Sam nie wiem. Tak długo, że już nie pamiętam. A widzisz, ja pamiętam. 29 września 2009 roku. Ty mnie namówiłeś do tego. Pamiętam, jak byłeś zajarany. Zajarałeś też mnie. Tam bez przesady. Wszyscy byli nim zajarani. Nadal są. Ale nie umniejszaj sobie, chłopie. Naprawdę. Gdyby nie ty, to pewnie bym jeszcze przez długi czas tkwił na naszej klasie i kupował eurogąbki. A tu taki zawód, stary. Spojrzałem na twoje profilowe zdjęcie ostatnio. Widzisz? 4 lata temu je dodałeś. Już nie zmieniłem się aż tak bardzo. No niby nie, ale ono ma 13 lajków. No i? Miałeś tyle okazji do zmiany. Nawet głupie kolory flagi Francji w listopadzie albo ten miecz świetlnych z Gwiezdnych Wojen w grudniu. Nadal? Dodałeś miecz świetlny na zdjęcie profilowe na Facebooku? No oczywiście, że ja bym nie dodał, szefie. Nawet Randall dodał. Nawet on. Zobacz. To jest randomowe zdjęcie, które dodałem wczoraj. Widzisz lajki? 438. Zdjęcie pierdolonej stopy, stary kumasz. A wiesz, co ona oznacza? Powiedz mi. Nic. Kompletnie nic. Nul, zero. Po prostu leżałem sobie na kanapie, oglądałem telewizję i nagle stwierdziłem: o kurwa, ale mam obleśną stopę. No, zrobię zdjęcie. Jest. I co, nie jest dla ciebie to dziwne, że taki debilizm lubi aż tyle osób? Jak nudne i bezwartościowe musi być życie ludzi, którzy lubią stopę. A może po prostu mnie lubią? I dlatego lubią moją zagrzybiałą stopę? Ha? Nie pomyślałeś? Dla mnie jest dziwne, że ty masz tak mało lajków. Ja na twoim miejscu, patrząc codziennie w lustro, zastanawiałbym się, dla kogo właściwie żyję. Dla tych 13 lajków? Przed kilku lat? Sary, spójrzmy prawdzie w oczy. Nikogo nie obchodzisz. No ale w sumie co się dziwić? W końcu masz ilu? 32 znajomych na Facebooku? Serio, stary? Tylko tyle? To aż wstyd cię oznaczyć gdziekolwiek. No to pewnie ty masz z 500. 5000. I to tylko dlatego, ponieważ nie mogę dać więcej. Ale wiedz, że sporo jest poczekalni. Ło, czyli mam się czuć wyróżniony. No nie do końca. Co to jest? Wypowiedzenie znajomości. Lud tak chciał. 266 lajków w ciągu 10 minut. Stary, no chyba mamy rekord twój życiowy. Uzbierałeś w ciągu całej kariery na Facebooku aż tyle lajków w sumie? Nie jesteś godzien mojej znajomości. Sorry. To wszystko. Dziękuję bardzo, możesz iść.
Czyli co? Lajki? Followersi? Liczba wirtualnych znajomych? Aktualne foto na fejsie? Którą polubią wszystkie no-life'y? To świadczy teraz o wartości człowieka, tak? Jeśli tak, to nie chcę być godzien twojej znajomości. Jesteś strasznie samotnym człowiekiem, Martin.